Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. Za nami święto demokracji, ale teraz najważniejsze jest, co przed nami. I dlatego motywem przewodnim naszego spotkania, naszej rozmowy będzie dzisiaj pytanie, czy wybrańcy pamiętają o tym, że zaczął się już czas spełniania wyborczych obietnic, czy zamierzają skupiać się na wcielaniu w życie lansowanej niegdyś definicji, lansowanej przez Lecha Wałęsę, definicji, według której demokracja to wojna wszystkich z wszystkimi. I o tym rozmawiać będą między innymi goście programu. Bydgoszczy jest pan Leszek Walczak, przewodniczący zarządu regionu NNZZ Solidarność. Witam serdecznie. Pan Andrzej Walkowiak, radny wojewódzki, klub PiS, ale właściwie szef regionalnych struktur Polskiej Rady Mirosława Gowina. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam doktora Sławomira Sadowskiego, politologa, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. I witam pana Jana Szopińskiego, już nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy. Dzień dobry państwu. A we Wrocławku jest z nami pan Marek Wojtkowski, do niedawna poseł, a właściwie już prezydent Wrocławka. Dzień dobry, witam serdecznie. No, a my witamy i składamy oczywiście gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się nazywam Anna Raczyńska, w imieniu gości własnym bardzo serdecznie witam radiosłuchaczy, ale również internautów. Proszę wpisać www.radiopik.pl. To nasz adres. Zapraszamy. Ciężkim sercem dzisiaj właściwie rozpoczynam ten program, ponieważ miałam nadzieję, że będziemy rozmawiali o tym, jak będziemy od nowa urządzać sobie naszą nową rzeczywistość powyborczą. Tymczasem musimy porozmawiać o tym, co tak naprawdę z nią robimy. Dlatego mam prośbę, abyśmy mieli na uwadze cały region, ale zacznę od pytania o pozycję Bydgoszczy. Czy porównując wyniki wyborów i liczebność mieszkańców tego miasta i konfrontując z wyborami z obsadą prezydium Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i Rady Miasta Bydgoszczy, możemy powiedzieć, że bardzo wielu mieszkańców tego miasta ma poczucie reprezentatywności. Spojrzała się pani redaktor w moją stronę. Czuję się wywołany do tablicy. Ja przypomnę, pan Andrzej Walkowiak, radny wojewódzki, klub Prawa i Sprawiedliwości i Polska Razem Mirosława Gowina. Dość łatwo można wywieść, że tak się dziwnie ułożyło, że trwa ten rozpoczęty od właściwie wielu, przed wieloma laty spektakl dyskryminowania Bydgoszczy. Trudno powiedzieć, czy to jest stały mechanizm, czy on się zmienia wedle bliżej nieokreślonego, przypadkowego wręcz scenariusza. No niemniej jest tak, że na dziś, taką przynajmniej mam wiedzę, Bydgoszcz nie ma swojego reprezentanta, czyli największe miasto regionu nie ma swojego reprezentanta w zarządzie województwa, a klub, najliczniejszy klub w Bydgoskiej Radzie Miasta nie ma swojego przedstawiciela w prezydium tejże rady. To są takie niezbite dowody, które tak naprawdę mogą siać pewne zwątpienie w demokrację na tym poziomie, o którym mówiliśmy, że to jest największy sukces III Rzeczpospolitej, że reforma samorządowa rzeczy nam najbardziej się nie udało, ale samorząd to jest ostoja polskiej demokracji. No widać, że zmierza to w bardzo niebezpiecznym kierunku. Na pewno już nie możemy się szczycić, chociażby również w kontekście samego aktu wyborczego i tej ogromnej liczby głosów nieważnych. Nie możemy się szczycić tym, że jest to ostoja demokracji. Smutne. No tak, ale to obsada stanowisk, to jest wynik głosowania, to nie jest sprawa, że ktoś z klucza wyznacza, tylko to jest wynik głosowania. I teraz pytanie, czy przedstawiciele Bydgoszczy, nie wiem, są traktowani tak jak ci prymusi z pierwszej ławki, który się z zasady nie lubi. Mamy w zarządzie, w prezydium sejmiku, zresztą bardzo dobrze, że mamy i Jabłonowo Pomorskie, i Tuchole, i Włocławek. Mamy reprezentację z Inowrocławia. No rzeczywiście nie ma z Bydgoszczy. Pan Jan Szopiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta. No właśnie, Bydgoszcz zawłaszczona przez koalicję PO i SLD?
Bydgoszczy, koalicja Platformy i SLD, nie wiem czy zawłaszczona, ale na pewno będzie rządziła przez całą kadencję. Natomiast wracając do Sejmu... Nie wie pan czy zawłaszczona, a jak pan uważa, czy wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to jest jakaś rekomendacja, żeby wziąć pod uwagę także kandydatów z tej formacji? Pewnie jest, tylko dzisiaj jak się ktoś odwołuje do zasad, które rządzą czy są stosowane w naszym kraju, to ja przypomniałem kolegom z PiS-u rok 2006 w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wtedy kiedy SLD było trzecią siłą i wtedy kiedy akurat PiS zablokował możliwość wyboru do prezydium Sejmiku reprezentanta SLD. Także to teraz rewanż? Przyszedł czas na rewanż? Nie wiem, czy to rewanż. Ale no to tak to się czasami życie toczy. Ale gdyby do sejmiku wracając. Od 98 roku do bieżącego roku stosowana była tego typu zasada, w której jakby przecież w tym sejmiku też byłem trzy kadencje dokładnie, w którym wtedy, kiedy marszałek sejmiku jest Torunia, to przewodniczący sejmiku odpowiednio jest Bydgoszczy. I dzisiaj na 10 stanowisk zarówno w zarządzie województwa, jak i w prezydium sejmiku mamy tylko jednego bydgoszczanina, to jeszcze bydgoszczanina, do którego nie przyznaje się partia rządząca. W związku z powyższym mamy głęboką dysproporcję, która do tej pory była utrzymywana, bo chociażby przewodniczący sejmiku był jakimś takim reprezentantem Bydgoszczy, który rzeczywiście godnie reprezentował Bydgoszcz. Ale wtedy, teraz mamy tego typu sytuację, w którym, nie wiem, albo część pozostała mieszkańców zapomniała wtedy, kiedy to województwo tworzyliśmy i że to dzięki Bydgoszczy było to utworzone województwo. I to była właśnie niepisana zasada od roku 98 utrzymywana, bo najpierw przewodniczącym był pan Gruszka, potem przewodniczącym była pani Andrysiak i potem przewodniczącą była pani Dorota Jakuta. A dzisiaj mamy tę zasadę złamaną. Ja tylko mogę powiedzieć tak. Tak, ale użył pan, przepraszam panie przewodniczący, bo użył pan tutaj słowa, do którego nie przyznaje się partia rządząca. No nie do końca, skoro rekomendowała go na stanowisko wojewody. Raczej to nie jest kwestia nieprzyznania się, tylko to jest kwestia chyba takiego, to jest jakby padł chyba pan Zbigniew Ostrowski ofiarą tej wojny między Toruniem a Bydgoszczą, między to pęknięcie w Platformie Obywatelskiej. Ja bym nie chciał tego oceniać, natomiast... No, ale użył pan jednak takiej ocennej... Tak, natomiast z wypowiedzi przedstawicieli instancji partyjnych Platformy Obywatelskiej wnoszę, że po prostu Bydgoska Platforma Obywatelska, pomimo że pan Ostrowski jest jej członkiem, się nie przyznaje do tego, że on jest jej reprezentantem w zarządzie województwa. I na tym bardzo boleję, bo uważam, że pan Ostrowski jest dobrym urzędnikiem, wielokrotnie z nim współpracowałem, natomiast boleję nad tym, że w ramach jednej rodziny nie potrafiono dojść do porozumienia. Za chwilę będziemy mówili o tym, ponieważ rzeczywiście, jeżeli mówimy o wojnie wszystkich z wszystkimi, to okazuje się, że ona dotyczy również samej Platformy, czyli tej partii, która powinna być jakby wzorem porządkowania, czy wzorem, który jest w demokracji sankcjonowany. Panie przewodniczący. To znaczy widać, jaki jest poziom dzisiaj uprawianej polityki, bardzo niski i marny. To, o czym mówił tutaj pan radny Szopiński. Były pewne zasady, które kiedyś funkcjonowały, że każda partia opozycyjna ma swojego przedstawiciela w prezydium, czy rady, czy sejmiku. Się okazało, że ci, kiedy partie, które rządzą, blokując akurat powołanie kogoś do prezydium rady czy prezydium sejmiku w momencie i mówią, że to są standardy, tak wygląda demokracja, w momencie kiedy sami zgłaszają i nie otrzymują tego mandatu, mówią, że to nie jest demokracja, że to jest po prostu łamanie zasad, więc nie są konsekwentni, bo gdyby byli konsekwentni, to co mówił pan radny, to dzisiaj nikt by z nich nie tłumaczył, że to jest zawłaszczenie sobie przez koalicję czegoś tam. Ja uznaję, że akurat powinny być zasady i parytety dla każdego ugrupowania. Nie mówię, że w sprawowaniu władzy, ale chociażby w prezydiach sejmików czy rad miastach. Jeśli chodzi o sejmik województwa, to widać ewidentnie... Parytet, pytam, jest parytet partyjny? Jest. Tylko nie ma reprezentacji Bydgoszczy. No to właśnie nie ma tego parytetu w prezydium, tak? Czy... Prezydium, tak. Właśnie. A tutaj personalnego. Powinno, tak, a tutaj powinno być idąc zasadą, że jednak każda nawet partia polityczna, opozycyjna powinna mieć swojego przedstawiciela, żeby wiedzieć, jak wygląda w cudzysłowie tak zwany ten konwent, który tam się spotyka
Może być tam oczywiście zapraszany szef danego ugrupowania, ale to jest jakby taka grupa decyzyjna. Wracając do sejmiku, to jasno można powiedzieć, że te walki frakcyjne w Platformie spowodowały, że możemy zauważyć jedno, że nasi politycy z Platformy Obywatelskiej reprezentujący Bydgoszcz są kelnerami, mówiąc w cudzysłowie, na salonach w Warszawie. Przykład jest, a nie decydentami. Mając marszałka Sejmu, mając prawda ministra, mając prawda przedstawiciela od PR-u, mamy, można powiedzieć, osoby, które są blisko władz partii i rządu, nie potrafią rozwiązać podstawowego problemu, czyli zobaczyć dla Bydgoszczy to, co się Bydgoszczy należy. Przykład ja już nie będę wymieniał, bo ich jest kilkadziesiąt, ale prosty przykład infrastruktury jest piątki, którą ciągle decyzje zapadały od dłuższego czasu, że ma być. Ogłaszano w 2013, będziemy jechać w 2015, a teraz nie wiadomo, czy nawet w 2030 pojedziemy. Coś się zaczyna dziać. Ale to świadczy o tym, że politycy Platformy w regionie toruńsko, zwłaszcza w Toruniu, potrafią skutecznie działać na swoją korzyść, na swoją korzyść swoich mieszkańców i swojego ugrupowania. Tylko i wyłącznie pozazdrościć i pogratulować takiej skuteczności również marszałkowi Całbeckiemu, że dopiął swego, wybrał prawda osoby, które, z którymi chce współpracować. Jeżeli nie potrafią, potem politycy Platformy z Bydgoszczy siedzą i płaczą przed telewizorem, że coś ustalili, czegoś nie zrobiono, to znaczy, że widać, że tam nikt ich nie słucha. I to jest jakby smutne dla nas. To jest smutne dla nas. Pan Marek Wojtkowski, prezydent miasta Włocławka. Szanowni Państwo, ja się nie ukrywam, przypatruję temu wszystkiemu, co się ostatnio działo z pewnego dystansu, z dystansu Włocławka. No, ja osobiście, jako jeszcze prezydent elekt, oczywiście jestem zadowolony, ponieważ udało nam się wprowadzić de facto dwójkę, a właściwie czwórkę radnych, uwzględniając radnych opozycyjnych z Włocławka do sejmiku. Także satysfakcja jest pełna. Również mamy swojego przedstawiciela w zarządzie województwa. Aczkolwiek też nie ukrywam, że jestem zdumiony całą sytuacją, która się dzieje w regionie. No właśnie, a co jest dla pana najbardziej, jako członka Platformy Obywatelskiej, czyli co jest najbardziej zdumiewające zarówno w pana partii, jak i właśnie w tym sposobie rozwiązywania jednego z ważniejszych problemów, bo w tej chwili właściwie nie ma zarządu województwa, prawda? Znaczy, zarząd formalnie oczywiście jest. Ja osobiście jestem zdumiony w ogóle całą tą sytuacją, ponieważ no nie bardzo rozumiem, dlaczego doszło do eskalacji takiego konfliktu, konfliktu, który właściwie wylał się już poza województwo kujawsko-pomorskie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Uważałem, że no moi koledzy zarówno z Bydgoszczy, jak i z Torunia będą potrafili się w tych takich priorytetowych kwestiach domówić. No mimo wszystko tak się nie stało. Nie chciałbym, żeby też dochodziło do jakiegoś takiego rozstrzygnięcia na poziomie centrali. My, nowo wybrani prezydenci, w najbliższych dniach, jeszcze przed świętami, mamy się spotkać i na ten temat rozmawiać również z marszałkiem. Myślę, że tutaj jest wielka rola nas wszystkich, przede wszystkim ludzi związanych z Platformą Obywatelską, żeby tutaj poszukać zdrowego kompromisu, bo w tej perspektywie tych środków, które za chwilę będziemy mieć do dyspozycji, tak, to za chwilę sytuacja, o tym będziemy. A co jest dla pana zdrowym? Co jest dla pana zdrowym środkiem? Który, jak zdrowym pan takim tak, kompromisem. Musimy, zdrowym kompromisem. Co pan mówi, o czym pan przed chwilą powiedział? Ja też tutaj się z moimi przedmówcami zgadzam, że wszystkie regiony, wszystkie miasta powinny mieć swoją reprezentację w zarządzie. Tym bardziej skłania mnie to też do takiego wniosku, że czas też na jakąś korektę naszego systemu. Mam na myśli tutaj ustrój samorządu terytorialnego. Naprawdę, ja myślę, że chociażby ta sytuacja wskazuje, że powinniśmy w sposób realny pomyśleć o tym, żeby
chociażby wybory na tych wyższych poziomach samorządu terytorialnego, czyli powiatach i województwach, starostów i marszałków, odbywały się na zasadzie wyborów powszechnych. Po prostu wyborów powszechnych. I wtedy rzeczywiście ten zwycięzca, wiemy przecież doskonale, że marszałek Sobecki uzyskał znakomity wynik, najwyższy chyba w Polsce, z tego co pamiętam, prawie 44 tysiące. Jest niekwestionowanym liderem w województwie, jest marszałkiem, nie ma później żadnych dyskusji, nie ma targów, prawda? No dobrze, ale proszę mi powiedzieć, czy to właśnie pytanie jest do wszystkich panów, czy nie można się dogadać, tak, biorąc pod uwagę interes całego regionu, nie można się dogadać, tylko zawsze musimy myśleć o tym, że trzeba zmienić prawo, trzeba prawo tak dostosować, żeby wszystko, prawo wszystkiego nie ujmie. Wydaje mi się, że jak zwykle uciekamy w takie poboczne tematy, że prawo nam nie rozwiąże. Natomiast wydaje się, że tutaj cały problem leży w tak zwanej kulturze politycznej. W istocie rzeczy w niezdolności do koncyliacji w ramach partii rządzącej, czy w ramach grupy rządzącej. W istocie rzeczy, co jest problemem? Tak naprawdę problemem jest marszałek Sałbecki. I partia rządząca, mimo tego, że uzyskał znakomity wynik, jeżeli chce, aby dwa dominujące miasta ciągnęły w jednym kierunku, powinna poświęcić tę osobę. Trzeba było po prostu szukać innego. Nie ma, to nie jest król wybrany czy namaszczony przez Boga. A wynik jaki uzyskał? Boże jedyny, wynik jaki uzyskał, to nie ma żadnego znaczenia. On został wybrany jako radny. Znaczenie. Nie, on został wybrany radnym. Nie, ten wynik uzyskał jako radny. Zresztą, oceniano go z perspektywy marszałka. Nie był radnym, był marszałkiem i to ludzie brali pod uwagę. Nie mówmy o tym, że mówimy o jakimś wielkim. To jest 40 tysięcy głosów. No, to radny, nie są jakieś szokujące wielkości. Właśnie, prawda? Słusznie pan powiedział, bo on został wybranym radnym z tego okręgu, gdzie okręgu najwięcej zrobił. Oczywiście. To jest jeszcze raz powtórzę. Jeżeli nie będzie zwycięstwo wynikające z prowadzenia przez ostatnie 8 lat polityki. Musi mieć zdolność koncyliacyjną. Notabene tutaj przytyk do Bydgoszczy. Z kolei wygląda na to, że Bydgoszcz jako miasto, jako społeczność ma bardzo niewielką zdolność koalicyjną. No jak może być, żeby największe miasto nie było w stanie zawrzeć określonej koalicji w ramach sejmiku i wybrać swojego marszałka, mówiąc kolokwialnie. Od lat jest ten sam problem. Przecież najpierw był dwie kadencje marszałek Achramowicz, teraz jest już trzecią kadencję marszałek Sałbecki. Tylko panie doktorze, wtedy dla równowagi z Bydgoszczy był przewodniczący sejmiku. To panie, jakaś równowaga była. Panie, a teraz jaka to równowaga? Ale jak przewodniczący nie, rady sejmiku jest tylko i wyłącznie organizatorem funkcjonowania sejmiku. Nie ma żadnej władzy. Przypomnieć jedno to jest zdarzenie. Realna władza leży w rękach marszałka. Przypomnieć jedno tylko zdarzenie. Z pierwszej kadencji sejmiku byłem radnym sejmiku województwa z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność i pamiętam te decyzje. Tam wtedy jeszcze nie był taki oszałamiający budżet. Natomiast również już były decyzje, które były podejmowane przez marszałka Achramowicza w ramach swojej własnej koalicji. No i przegłosowywano Bydgoszcz jak chciano, tak? Natomiast powiem jedno. Tutaj akurat też ukłon w stronę pana Romana Jasiekiewicza, który był wtedy prezydentem miasta. Zorganizowaliśmy wspólnie spotkanie w ratuszu radnych wszystkich Bydgoszczy, ponad podziałami mówiąc, w cudzysłowie. Wszyscy się zjawili i dwa głosowania zadecydowały, bo mieliśmy wtedy większość, o chyba jeden głos, o ile pamiętam, zadecydowały, że wreszcie ta druga strona, czyli sam pan marszałek, zaczął się zastanawiać, jak to jest. I trzeba było wtedy się, można powiedzieć, jakby zacząć liczyć, tak? Bo za każdym razem mógłby być taki bunt. I wówczas wypracowano taki bardzo dobry sposób konsultacji i podejmowania decyzji, która miała służyć nie tylko i wyłącznie jednej grupie, jednemu miasta, a praktycznie całemu województwu. Ale ja mam pytanie do pana... Że przegłosowywano, jak ktoś chciał. Wtedy była sytuacja, że jednak mówiono w województwie, że głosuje zarząd. A od 8 lat mamy sytuację w województwie, że to marszałek dzieli pieniądze. A przypomnę, że zgodnie z prawem marszałek jest 1/5 zarządu, czyli 20%. Rozumiem, przyjęliśmy to sprostowanie, panie przewodniczący, ale proszę pozwolić. Panowie, rozmawiamy o problemie, który mamy teraz. I ja mam pytanie do pana radnego Andrzeja Walkowiaka. Wszyscy pamiętamy, że
Platforma lansowała pana Zbigniewa Pawłowicza jako kandydata do funkcji marszałka. I z takim przesłaniem szła w wyborach samorządowych. Ale proszę nam powiedzieć, czy to prawda, że to tylko pan Roman Jasiakiewicz zgłosił kontrkandydaturę pana Pawłowicza? Platforma Obywatelska jako taka właściwie nie zachowała się tak, jak zapowiadała? Nie, no to prawda. To mamy od samego początku do czynienia z jakąś taką, przepraszam za określenie, ale ono chyba dobrze odzwierciedla ten stan, z wielką ściemą mamy do czynienia, bo... Pan Pawłowicz nie był kandydatem Platformy. Dokładnie, nie był. To były... jak gdyby ze strony bydgoskiej Platformy w trakcie kampanii wyborczej rozsiewane takie wici, takie informacje. Bardzo dużo takich informacji. Tak, że pan Pawłowicz jest bydgoskim kandydatem, kandydatem bydgoskiej Platformy na marszałka, że to jest uzgodnione i tak dalej. Okazuje się, że to nie było zupełnie uzgodnione. Było to tylko wpuszczane te informacje do przestrzeni publicznej po to, żeby Platforma w Bydgoszczy mogła jako taki wynik wykręcić, żeby nie było kompromitacji. Myślę, i to było od początku przesądzone, że marszałkiem województwa będzie człowiek z Torunia, czyli pan Całbecki. Tutaj nie było innej opcji ani przez moment. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć co do wyniku pana Całbeckiego. No, z jednej strony można powiedzieć, że czapki z głów, gratulacje i tak dalej. Natomiast ten wynik jest tak, że tak powiem, nadreprezentatywnie wysoki, że on jest najlepszym dowodem na to, że on odzwierciedla, że pan marszałek Całbecki nie jest marszałkiem całego województwa, tylko jest przede wszystkim marszałkiem swojego okręgu wyborczego. No tak też nie można powiedzieć, bo nie ma tutaj, nie możesz tak mówić, dlatego że nie ma tej weryfikacji, bo gdyby na przykład startował i byłby wybierany bezpośrednio, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że tak. Ale może się okazuje, że jeszcze nie, ale panowie, nie. Ale to można na liczbach to, udowodnić. Wybór bezpośredni to jest jedna sprawa, tak. Natomiast wybór marszałka to zupełnie inna. Kto inny ma kompetencje w ugrupowaniu politycznym. Oczywiście, że tak. Natomiast problemem jest marszałek, to trzeba rozwiązać problem, a nie udać na siłę. Nie jest nie tak do końca, ja tu właśnie z panem doktorem jedno zdanie polemiki. Nie jest tak, że problemem, istotą tego problemu jest marszałek. Nie. Istotą problemu jest słabość bydgoskiej Platformy Obywatelskiej, bo oni przez nawzajem sobie przez 8 lat z dzióbków tam mleczko spijali i nagle popadli w panikę, jak zobaczyli, że wyborcy jednak odstrzelili tych w sposób bardzo bezwzględny, tych radnych, którym przyklejono, słusznie zresztą, taką łatkę zdrajców interesów bydgoskich. Na ile ta panika jest podyktowana tym, że się zbliżają kolejne wybory, tym razem wybory parlamentarne? To jest właśnie chciałem o tym powiedzieć. Jeśli Platforma Bydgoska nie rozwiąże tej sytuacji, to trzeci raz ludzie jej nie uwierzą, bo to jest trzeci raz. W roku 2006 Platforma w Bydgoszczy startowała do wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z hasłem, że jak wybierzecie radnych z Platformy Obywatelskiej, to marszałek będzie z Bydgoszczy. Ja to pragnę przypomnieć tutaj. I wtedy na tej sesji, która była w 2006, konstytuująca zarząd województwa, zaproponowałem tak, jeśli panowie już nie możecie spełnić tego, co obiecaliście bydgoszczanom, że marszałek będzie z Bydgoszczy, to zaproponowałem, ponieważ jesteście jedną rodziną w Platformie Obywatelskiej, to niech połowę kadencji będzie marszałek z Bydgoszczy, a drugą połowę niech będzie marszałek z Torunia. I wtedy nie zostało to podjęte. Natomiast w stronę pana prezydenta chciałbym powiedzieć, panie prezydencie, dzisiaj ten zarząd województwa nie funkcjonuje, bo nie może funkcjonować. Zgodnie z ustawowym zapisem zarząd liczy 5 osób, a jak pan doskonale wie, u finiszu w danym roku są tak zwane sprawy w budżecie, budżety czyszczące i trzeba niektóre zmiany powprowadzać, a ten zarząd, który w tej chwili jest, niestety takich zmian żadnych nie wprowadzi, nie ma uprawnień. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, to za chwilę zostaniemy pewnie ograni znowu w Warszawie jakieś środki europejskie albo inne środki, bo zarząd nie funkcjonuje i tak de facto marszałek jest marszałkiem, natomiast z punktu widzenia tam, gdzie są potrzebne uchwały zarządu, to tych uchwał po prostu nie ma. Odpowiada pan prezydent Marek Wojtkowski.
Oczywiście, szanowni państwo, aczkolwiek ja tutaj nie zgadzam się z moim przedmówcą, że region kujawsko-pomorski zostanie ograny. Absolutnie nic takiego nie będzie miało miejsca. Pewne już decyzje co do podziału środków europejskich. Co do podziału środków europejskich, decyzje już zapadły. Doświadczenie mówi nam coś innego. Jakie decyzje zapadły? No chociażby kwestia podpisania kontraktu wojewódzkiego, kontraktu regionalnego został podpisany. Zawartość nie jest uszczegółowiona i nie jest ustalona z Komisją Europejską. Jeszcze wiele rzeczy może się zdarzyć w jedną i w drugą stronę. Także... Szanowni państwo, ja cały czas potwierdzam, sytuacja rzeczywiście jest patowa i myślę, że zależy od nas wszystkich, a przede wszystkim od bezpośrednio zainteresowanych, jak to zostanie rozwiązane. Ja też z perspektywy Włocławka chciałbym, żeby tego problemu w ogóle nie było. I to nie tylko ze względu na to, że w tej chwili rzeczywiście no, mamy taki swego rodzaju pad, że zbliżają się za chwilę jedne wybory, drugie. Ja niestety myślę, szanowni państwo, że jeśli rzeczywiście to nie zostanie rozwiązane, jeśli nie zostanie znaleziony zdrowy kompromis, to ja tutaj jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej wieszczę, że my w województwie kujawsko-pomorskim po prostu przegramy wszyscy. Niestety, przegramy wszyscy i dlatego też będę tutaj apelował do obydwu stron konfliktu, żeby naprawdę pójść po rozum do głowy, odłożyć emocje na bok i usiąść do stołu i zacząć rozmawiać przede Panie wszystkim. Prezydencie, bo mi w tej chwili tej rozmowy brakuje. Tak jest, ten koncyliacyjny ton jest potrzebny, na tym polega demokracja, jest spór, ale ten spór rozstrzyga się drogą dialogu, zawierania kompromisów i tak dalej. Ale jak ma wyglądać ten... Panie prezydencie, pan pozwoli. Jak ma wyglądać ten kompromis w sytuacji, kiedy mamy, kiedy na przykład Platforma Obywatelska nie akceptuje kandydata, którego chce przyłączyć i włączyć w skład zarządu i został zresztą przegłosowany. Że jeszcze ja tu jedno zdanie, że toruńska Platforma poszła na pełną konfrontację z Bydgoszczą. Na pełną. Wzięła wszystko i no, to i co nam zrobicie? No, ale tak? To już się wylało poza województwo, tak? Bo w tej chwili jest taka sytuacja, że pani premier wstrzymuje przyjęcie dymisji przez pana Zbigniewa Ostrowskiego. Tak? Ale ona jest złożenie dymisji z punktu widzenia prawa chyba jest jednoznaczne. Dlaczego nie ma kompletnego zarządu? Jak sami wiemy, również i pan Zbigniew Ostrowski jest osobą, która wywołuje konflikt z kolei w samej Platformie. No to jest jakaś aberracja, która prowadzi nas wszystkich w kierunku groteski. Ale jak słusznie pan zauważył, gdyby radni bydgoskiej Platformy w sejmiku zagłosowali przeciw, nie byłoby żadnego wyboru. No. Więc... Ale to z tego jaki jest wniosek? Z tego wniosek, że my tu mamy do czynienia z pewnymi grami zakulisowymi, gdzie obywatele, interesy miast... Nie mają znaczenia. Liczy się po prostu walka o dojście do środków finansowych, do stanowisk i temu podobne. No dobrze. Mnie się tego typu polityka nie podoba. Nie podoba się panu, a czy widzi pan jakieś rozwiązanie? Tutaj prezydent Marek Wojtkowski powiedział o prawie. A może rzeczywiście, ja sama jestem zdań, każdy z nas pewnie wie doskonale, że prawo nie rozwiąże wszystkich. Znaczy, nie wszystko się ujmie ale właśnie. Wybory bezpośrednie. Ale tutaj nie mamy innego wyjścia. Ale, no właśnie. Nie, ale czy akurat w takiej sytuacji? Ostatnio słuchałem wywiadu z profesorem Regulskim, jednym ze współtwórców polskiego samorządu. Tak. I on mówi, że trzeba odejść od bezpośredniego wyboru wójtów, prezydentów i burmistrzów. Że to jest pewien błąd, który powoduje, że bardzo często powoduje konflikt w ramach jednej instytucji. Kiedy mamy marszałka z ugrupowania X, a tutaj nie mamy do czynienia z rządcą. My mamy tak w istocie rzeczy tylko z koniecznością powołania sprawnego organizatora, który będzie wykonywał uchwały Rady, a nie doktor, pana. Pan doktor Sadowski dotknął też wcześniej istotnej sprawy. Powiedział, że liczba głosów nie powinna być decydująca, jeśli chodzi o wybór marszałka. I rzeczywiście...
jakie powinniśmy brać pod uwagę kryteria? Jakie kompetencje? Co powinno mieć znaczenie w przypadku, jeżeli decydujemy o tym, kto ma stanąć na czele zarządu? I przypominam, decydować o, tak, zarządu województwa i przypominam, decydować w dużej mierze o tym, jak będą wydawane unijne pieniądze. Bo pan marszałek Cebulecki ma znakomity wynik i tego nikt nie kwestionuje, ale naprawdę na to pracował. Po pierwsze, tak, jak panowie mówili, tak jak państwo mówili, bardzo korzystnie dla mieszkańców Torunia. Proszę sobie zestawić, jak wygląda problem nakładów na jednego mieszkańca. Różnica wynosi ponad 4 tysiące między mieszkańcem Bydgoszcza a mieszkańcem Torunia na korzyść Torunian. A z drugiej strony kandydaci do sejmiku też trochę napędzali, jak się okazuje, klientelę panu marszałkowi, ponieważ pokazywali, że nie chcą go, więc tamten elektorat się zmobilizował i powiedział tak, a to my wam pokażemy, że my go chcemy. Pytanie, i czy to marszałek ma dzielić pieniądze, czy... Ale prawo, jeżeli mówimy o zmianie prawa, to raczej w tym kierunku, żeby to sejmik był tym, powiedziałbym, takim organem uchwałodawczym także w obszarze podziału środków unijnych. Nie wysoki budżet województwa na to ma wpływ, mają wpływ radni, olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej są poza ich zasięgiem. Demokratyczną kontrolą tak. W istocie rzeczy. No ale decyzję podejmuje zarząd, więc nie sam marszałek. Ale zarząd jest pięcioosobowy. Dlatego mówię, że gdyby była silna reprezentacja poszczególnych regionów i było uzgodnienia tego, o czym mówi tutaj pan doktor, wewnątrzpartyjne, tak dzielimy i tego pilnujemy, bo to oni reprezentują, można powiedzieć, czy wykonują program partii, tak? Jak to było, myślę, że ja zadałam pan, pytanie, jakie jest rozwiązanie. Obiecują, tak, jakie jest rozwiązanie panu, w tej panu prezydentowi, tak. Bo my prawie 40 minut dyskutujemy o personaliach. Myślę, nie, że mówimy gdyby... o, nie, mówimy tak, też ale... o zasadach. Jasne, jasne, mówimy o jasne, zasadach. Jasne, ale gdyby dzisiaj pan marszałek Piotr Całbecki, który na zakończenie tamtej kadencji do Bydgoszczy nie przyjechał i powiedziałbym, nie spotkał się, nie powiedział bydgoszczanom jakby na sesji Rady Miasta, co dla Bydgoszczy zrobił, dzisiaj zechciał usiąść do jednego stołu wspólnie z tymi, którzy są reprezentantami określonych sił politycznych w Radzie Miasta. Nie wykluczałbym też takiego spotkania z tymi, którzy są innymi reprezentantami i opracował rzeczywiście to, o czym pani redaktor mówiła, że to jest różnica prawie 4 tysiące złotych. A z kolei jesteśmy ostatnim regionem w Polsce tak, z pozyskania środków europejskich tak. I gdyby zechciał dla Bydgoszczy zaprezentować program ratunkowy i powiedział, co dla Bydgoszczy, jako dla największego miasta, z pełnym szacunkiem jako wicemarszałek, ale Toruń prawie 2 razy mniejszy, Włocławek prawie 3 razy mniejszy, co dla lokomotywy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego ma do zaoferowania, to by to było moim zdaniem dobrze przyjęte. Ale czy marszałek jest to w stanie zrobić? Tego niestety nie wie. Natomiast z punktu widzenia też podziału tego, w jaki sposób, bo problemem w naszym województwie jest podział na 2 okręgi do Sejmu. Bo inaczej mówią posłowie z tamtej strony Wisły, inaczej mówią z tej strony Wisły. A z tej strony Wisły różnica pomiędzy przydziałem środków europejskich wynosiła 4 miliardy złotych. Mm-hmm. I te 4 miliardy złotych można było podzielić nie tylko na Bydgoszcz, ale inne miasta i gminy zachodniej części. I w związku z tym grę w tamtym kierunku bardzo rozumiem. Natomiast powiedziałbym, czasami milczenie niektórych samorządowców w tej sprawie po tej stronie województwa nie rozumiem, ale nie rozumiem dlatego, że on za chwilę pewnie jak będzie mówił, że coś mu się nie podoba, to będzie petentem u pana marszałka i środków nie otrzyma. To tak historycznie i bym z takim apelem do pana marszałka zaapelował, żeby bydgoszczanie może nie wychodzili na ulicę, ale żeby usiedli z panem marszałkiem przy jednym stole i pan marszałek opracował plan ratowania środków europejskich dla Bydgoszczy. To jest jakiś pomysł, pan Andrzej Walkowiak? To znaczy, pan radny Szopiński doskonale odpowiedział na pytanie, które zadała pani redaktor, czyli jakie powinny obowiązywać kryteria przy wyborze marszałka. No akurat ten marszałek jest bardzo czytelnie zweryfikowany przez czas i przez dane, które zostały tutaj podane. No jest to marszałek, który od wielu lat dezintegruje ten region. Jest to marszałek, który niesprawiedliwie dzieli unijne dotacje. Mamy przepaść między zachodnią częścią tego regionu, a wschodnią częścią regionu.
ten region jest, tak jak pan Szopiński powiedział, na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o dotacje, o wykorzystanie unijnych dotacji. Tak. To są parametry dyskwalifikujące. Ten region powinien, na czele tego regionu powinien stać marszałek fachowiec, marszałek techniczny, bo sytuacja jest dramatyczna. To nie jest tak, że wygląda na to, że za chwilę będziemy mieli komisarza. Bo jeżeli zdezintegrujemy się do końca, to naprawdę mogą być dużo głębsze konsekwencje. I celne byłoby tylko, bo zobaczcie, szanowna pani redaktor, panowie, że my mówimy o rozdziale środków, a by było też interesującym odpowiedź w poprzednim okresie czasu, oprócz tego, co nam się należało z punktu widzenia rozdziału rządowego, ile ci, którzy są u władzy, przyciągnęli do województwa pieniędzy. I w związku z tym, jeśli tu zajmujemy ostatnie miejsce, to myślę, żeby to było niestety, ale z dużym dyskomfortem dla tych, którzy rządzą na województwie. Początku powiedziałem, prawda, jak politycy Bydgoszczy wyglądają, więc dlatego... Ja mówię o całym, całym regionie. Wiecie panu, Panowie, tu jest też problem jakości projektów, bo to też pada takie argumenty. To bo na przykład Toruń bardzo mocno jakby wyciągnął tą sumę po prostu na most, który, ale z drugiej strony najbardziej, najwyższe średnie, jeśli chodzi o mieszkańca, to ma Grudziądz w naszym województwie, czyli też dawne województwo toruńskie. To jeszcze takie małe, ale nie chodzi o to, że... Podział pana przewodniczącego Szopińskiego po tamtej stronie Wisły jest ale całkiem niezły. Chciałbym zwrócić uwagę na inną kwestię. Panowie mówicie tutaj o pewnych danych bardzo konkretnych. Najniższy w Polsce to, w taki wskaźnik tu i tak dalej. Ale ja tego kompletnie nie słyszałem w kampanii. To na jakiej podstawie wyborcy? Sam osobiście o tym dużo mówiłem. Ale myślę, że była mowa o tym dość wyraźna, nawet bardzo wyraźna, bo świadczą o tym niektóre wybory wyborców z Bydgoszczy. I pan miał nawet w ulotce coś takiego. Tak, oczywiście. Czyli dyskwalifikacja panów Hartwika, pana Świątkowskiego, osób, które były postrzegane które legitymizowały... Ale to osoby były z Bydgoszczy, natomiast nikt nie kwestionował przywództwa marszałka Całbeckiego. W ogóle najlepszy marszałek na świecie. Ja wprost przeciwnie. Uważam, że bardzo wielu... Była krytyka skanalizowany atak na marszałka. Dlaczego się go krytykuje? No to, że Całbecki... trzeba operować liczbami, faktami, kampanii, a nie tylko twarzami. Tylko jedną rzecz chciałbym sprostować, o której mówiła pani redaktor. Dzisiaj mówienie o jakości projektów, to pewnie można mówić na linii kujawsko-pomorskie rząd, tam gdzie były dzielone pieniądze. Natomiast nie można mówić w rozstrzyganiu tego, co się dzieje na terenie województwa. Bo polski rząd kiedyś do tego doszedł, żeby można było te pieniądze w miarę dobrze gospodarować. To są tak zwane projekty kluczowe. W ramach projektów kluczowych nie ma absolutnie żadnego projektu. Musi być pomysł. Przecież wtedy, kiedy zaczynano budować chociażby Centrum Sztuki, czy w Toruniu na Jordankach dużą salę koncertową. Przecież to nie było żadnego projektu, to był pomysł. Również w Bydgoszczy przecież nie było projektu budowy mostu, tylko był określony pomysł i określone uwarunkowania tego. I na dzień dzisiejszy ktoś to mówi, że liczą się projekty i że one muszą być znakomite. Po prostu wprowadza opinię publiczną błąd. Przepraszam, chciałbym jakby to sprostować. Panowie, problem polega też na tym, że kiedy mówimy o zmianie prawa, a okazuje się, że jednak są pewne regulacje, które należałoby doprecyzować albo przynajmniej wziąć je na warsztat i dokładnie się nim przyjrzeć, to Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z takim pomysłem, żeby kamery wstawiać, żeby nominować przedstawicieli partii do PKW. Czy to jest projekt, on oczywiście znalazł się w koszu, on powinien być rozpatrywany, nie ulega wątpliwości, ale czy to jest ten kierunek zmian, na który czeka polski samorząd, Polska lokalna? Wydaje się, że są to po prostu rzeczy, które powinny w drodze administracyjnej rozstrzygnąć Państwa Komisja Wyborcza. Trzeba do tego ustawy. Zwykłe rozporządzenie o organizacji lokalu wyborczego, prawda? Musi być wola polityczna do tego, żeby tylko to wiedzieć. Dobrze by było, żeby w Państwowej Komisji Wyborczej nie było woli politycznej, bo jak tam będzie za dużo woli politycznej, to diabli wezmą tę instytucję. Ja sobie żartuję.
pozytywnie. Może polityczna, ja w najlepszym tego słowa znaczeniu mówię, czy powinna być wola do wprowadzenia tego w życie, żeby nie było... Wola do wprowadzenia transparentności tego, co dzieje się w komisjach obwodowych. Przezroczyste urny to były na Ukrainie. I to wszędzie, bo nie, no, my dyskutujemy, jakbyśmy mieli zamiar, no ja wiem, dokonać przewrotu my przynajmniej. My dyskutujemy o sprawach technicznych, szczegłowych, które powinno dać. Dlatego tak, zadałam pytanie, czy to powinno być przedmiotem, nie, no właśnie, chodzi o komisję, o ustawodawcę. To najważniejszą rzeczą jest jednak wprowadzenie kadencyjności sędziów Państwowej Komisji Wyborczej. Ale bez nominacji partyjnej. Tak, bez nominacji partyjnej. Nie może być tak, że ktoś siedzi 40 lat, już nawet nie bardzo rozumie, co się wokół niego dzieje, i jest w dalszym ciągu osobą, która zarządza bardzo poważnym projektem. Co prawda rzadko, bo chociaż wcale nie tak rzadko. Okazuje się, że było 20 wyborów od czasów wprowadzenia, powołania do życia Państwowej Komisji Wyborczej. Więc jest sporo różnego rodzaju przedsięwzięć i no, po prostu trzeba tu... Ta komisja musi być zdolna do dostosowania się do zachodzących zmian. A te zmiany są bardzo dynamiczne. Natomiast nie burzyłbym tutaj pewnych założeń prawnych z tego właśnie zakładające, że istnieje jednak ta grupa, środowisko sędziowskie, które ma nad tym baczyć. Tak, ale odwołuje się pan do profesora Regulskiego, który chciałby zburzyć ten istniejący porządek i mówi nie wybierać burmistrzów, prezydentów i wójtów bezpośrednio. Po 10 latach twierdzi, że to się nie państwa, po 15 latach. Właśnie, czy jeżeli ustawodawca powinien zastanowić się nad rozwiązaniami, to w jakim kierunku one powinny pójść? Czy powinny pójść właśnie w kierunku powrotu? Tak. Powrotu do wyborów, tak jak było przed kadencją prezydentów bezpośrednich, czy też powinny być... Jeśli mogę teraz. Dołączyć, tak, pan prezydent. Bo, no właśnie, pan prezydent, który właśnie wygrał. Został. Drodzy państwo, oczywiście, że jestem za, bo nie tylko mój drogi Andrzeju, że zostałem, że zdobyłem prawie 22 tysiące głosów, ale sobie wyobraźmy, że z całym szacunkiem dla profesora Regulskiego, którego niezwykle cenię za dokonania i reformę samorządową, nigdy bym się nie zgodził na to i nie tylko dlatego, że akurat zostałem prezydentem, ale teraz wyobraźmy sobie, że taką sytuację jak w województwie kujawsko-pomorskim mielibyśmy w wielu gminach wiejskich, miejskich, wiejsko-miejskich, bo tak by, szanowni państwo, było. Ja wiem, co się dzieje również w powiatach. Proszę zobaczyć. Mówi pan o wyłanianiu teraz prezydentów, starostów. Wójtów i starostów. Tak, no, rzeczywiście, gdybyśmy znowu odeszli od wyborów powszechnych, bezpośrednich, to taka sytuacja by znowu była, by dochodziło do targów politycznych, ucierania się różnych stron, kupowania w różnych sposób, przeciągania radnych, no, tak jak to się dzieje w powiatach wynika? I również w województwach. Nie dojrzeliśmy do demokracji jako społeczeństwo, no bo jeżeli się okazuje, że sobie nie radzimy i szukamy jakiegoś odwołania, trzeba zmienić. Znaczy, myślę, że powinniśmy ten system udoskonalać. Ja myślę, że jeśli... Ależ oczywiście, że tak, no ale to już od nas nie zależy. A od kogo? Drodzy państwo, jeśli chcemy... Od nas, w rozumieniu takim naukowym kultura polityczna. Od każdego człowieka indywidualnie. Od każdego człowieka indywidualnie. Natomiast ja uważam, że jeśli rzeczywiście ten system chcemy poprawiać, to bardzo proszę, idźmy na przykład na ograniczenie liczby kadencji. Bo to byłby ważny krok na drodze, żeby ten samorząd rzeczywiście był samorządny. Szanowni państwo, moje ostatnie spostrzeżenie z ostatnich wyborów i powiem państwu szczerze. Mi w mieście 110-tysięcznym łatwiej było wygrać z urzędującym od dwóch kadencji prezydentem, a właściwie wygrać z władzą, która przez 25 lat rządzi Włocławkiem, niż powiedzmy jakiemuś kandydatowi w gminie wiejskiej. Prezes Skrzypek chyba nie był z tej ekipy. Władysław Skrzypek był z SLD? Nie pamiętam, panie prezydencie. Jednak był mocno prawicowy. No, to jest PSL, akurat, tak różnie tam. Szanowni państwo, oczywiście był z AWS-u, ale tutaj o Władysławie Skrzypku nie chciałbym się wypowiadać, bo ostatnie jego losy no, były różne, delikatnie rzecz ujmując, więc nie wchodźmy w ten temat. Natomiast chcę powiedzieć, że w mieście dużym, ponad 100-tysięcznym, gdzie ta anonimowość jest większa i urzędujący prezydent ma mniejszą siłę oddziaływania na poszczególnych obywateli, jest łatwiej wygrać z takim prezydentem niż w małej gminie wiejskiej, gdzie wójt zna każdego, jest w stanie dotrzeć do każdej rodziny i gdzie te układy są konserwowane przez wiele kadencji. Proszę porozmawiać z wieloma samorządowcami i myślę, że tą moją myśl potwierdzą. Myślę, że należałoby pójść
w ograniczenie liczby kadencji. Natomiast wybory bezpośrednie sprawdzają się i należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście wyborami bezpośrednimi nie objąć także powiatów i województw. Moje akurat propozycje to są takie, bo trochę bym polemizował z panem doktorem, dlatego że okazja czyni złodzieje. Jeżeli na przykład są ugrupowania polityczne, a w naszym województwie już jest kilka powiatów, gdzie jest 8-8 i jest 1/9, który jest niezależny, i on decyduje. Jest języczkiem uwagi. I on decyduje, tak. I każdy mu składa różnego rodzaju oferty. Oczywiście to są rozmowy kuluarowe, indywidualne, i potem on decyduje, kto będzie rządził, czyli też tak zwana przypadkowość, a nie los czy wyborczy. Nie wiem, czy to jest istotne, więc, żeby jednak ta dziewiątka decydowała, ale, a nie w przypadku dlatego, bezpośrednich wyborów, tylko ten jeden. Ale dlatego nie, ale mówimy o tych nie wyborach bezpośrednich, tylko wybierania starosty, na przykład, tak jak teraz się dzieje z Rady Powiatu, gdzie właśnie jest taki podział. Ja uważam, że akurat powinno być zmniejszona liczba radnych, bo to jest podstawa, bo po co właściwie tyle akurat radnych ma być, skoro i tak kluby głosują, to jak to kiedyś nasz szef Piotr Duda powiedział, parytetami. Jak szef podnosi rękę, to wszyscy podnoszą rękę. Po drugie, wziąć przykład z innych krajów, gdzie akurat radni nie dostają żadnej diety. Zobaczymy, ilu będzie chętnych do pracy społecznej, która będzie reprezentacją przede wszystkim akurat swojego elektoratu. W innych krajach się to sprawdza. Tak? Służbą. Służbą. Tak. W innych krajach się to sprawdza. Dzisiaj radny dostaje 1200 co miesiąc, drugi dostaje 2, drugi, trzeci dostaje jeszcze tam trochę więcej, w zależności od rangi i gminy, jaka jest. I często się zdarza tak, że prawie 60%, już takie przypadki były, można powiedzieć, w budżecie jest wynagrodzenie radnych, mała, biedna gmina, a znaczna mniejsza część idzie, prawda, na funkcjonowanie. Więc to są proste rozwiązania, w moim przekonaniu, które mogą pokazać, ale jaka jest. Dołożę jeszcze jeden argument, a właściwie fakt. Otóż jak panowie oceniają, jaki jest stosunek obywatela, tej najważniejszej właściwie osoby w czasie wyborów, do tych wyborów bezpośrednich, skoro w Bydgoszczy frekwencja w drugiej turze wyborów na prezydenta wynosiła 25%. Proszę zwrócić uwagę, jaką rekomendację jednak mają prezydenci, którzy są wybierani taką niewielką liczbą ludzi. Ludzie rezygnują z tego prawa, jakie daje im demokracja. Nie biorą tego w tym, nie chcą brać w tym udziału. Więc jaki z tego można wyciągnąć wniosek? Jest to niewątpliwie kryzys demokracji, o czym na początku audycji mówiliśmy. Kryzys tego, co było największym osiągnięciem III Rzeczpospolitej. W tej chwili ludzie już tego nie odbierają jako pewnego sukcesu. A jeżeli już pani mówi konkretnie o Bydgoszczy, to tutaj jeszcze drugi czynnik na to się nałożył, czyli jak gdyby pesymistyczne nastroje bydgoszczan, które są zupełnie odmienne, bo to badania na to wskazują. Największe miasto w regionie. Tak, niż nastroje jednak chociażby panujące w Toruniu. Tam jest zupełnie inna atmosfera, no, zupełnie inne notowania. No, czym świadczy wynik pana prezydenta Zaleskiego. Dokładnie, więc myślę, że to dwa takie dołujące największe miasto w regionie parametry przyczyniły się do tego lichej frekwencji, bardzo lichej. To znaczy, gdybym był politykiem, a nie związkowcem, to bym powiedział, że 75% mieszkańców nie akceptuje ani jednego, ani drugiego nie akceptowała kandydata, a wybierany pan prezydent Bruski, tak jak słusznie pani zauważyła, ma niezwykle mizerny mandat na reprezentowanie naszych mieszkańców. Ale jak jestem związkowcem, to chcę powiedzieć, że to jest porażka przede wszystkim demokracji. Z tego względu, że zniechęcono ludzi do pójścia do wyborów różnymi... No ale to co ja się to nazwie, teraz dzieje, to jaki będzie miała efekt? Różnymi... Chodzi o to, że ludzie są niezainteresowani legitymizowaniem czegoś, na co później nie mają żadnego wpływu. No to jaki znaczy, będzie efekt tego, co się dzieje to znaczy, teraz? Tak, oni tak by chętnie poszli, prawda, do wyborów, gdyby wiedzieli, że akurat ich wybierając ich, tak, ma znaczenie i ci, którzy deklarują i obiecują, się to spełni. Kolejne, tak jak słusznie pan zauważył, kolejne wybory pokazują, że te obietnice są tylko i wyłącznie obietnicami papierowymi. Ale w tych wyborach nawet specjalnie obietnic nie było. No były obietnice. Nawet ale coś to za obietnice? Podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla pracowników, podwyżki dla wszystkich. No, natomiast wychłaty. Chodzi mi o to, że
obietnica, to jest jakaś koncepcja. Ma wszystko zanotowane. Jest jakaś, jest jakaś koncepcja rozwoju. A kiedy ja wczoraj, przygotowując się do dzisiejszego programu, sięgnąłem po raz kolejny po strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 20+, prawda? No, jest to po prostu materiał bardzo obszerny, bardzo dużo prawnych rzeczy. I prawdę mówiąc, nie bardzo wiadomo, jak to ma być zrealizowane. Jeżeli mamy strategiczne cele i nagle wśród tych strategicznych celów, że jednym ze strategicznych celów jest zbudowanie odkrytego lodowiska w Bydgoszczy. No przecież... Ale przekładając to, co panowie mówią, na taką bardzo czytelną symbolikę. Bo jeśli panowie mówią, że jest kryzys demokracji, że utrata zaufania, że ludzie nie chcą iść do wyboru, bo nie chcą legitymizować kogoś, kogo nie akceptują lub nie widzą określonej roli. Czy to nie oznacza, że istnieje wciąż i bardziej pogłębia się podział na my i oni? Ten, który był w PRL-u? Pani redaktor, ja myślę, że po prostu ludzie chcieliby mieć wpływ również jako członkowie partii na podejmowanie jakichś decyzji również personalnych. Ale tutaj przykład z dzisiejszego dnia. Padły dzisiaj dwie... PiS zdecydował, że Duda będzie kandydatem na prezydenta. Wyciągnął go prezes z kieszeni, a dzisiaj Leszek Miller, Kalisz będzie kandydatem. Jak on traktuje swoich członków? To znaczy w ogóle ich nawet nie zapytał. Oni mają tylko podnosić rękę. O tym, jak funkcjonują partie polityczne, pewnie będziemy mówili jeszcze w następnych programach, a na razie dzisiaj bardzo państwu dziękuję. Zepsuł mi pan puentę. Ja myślałam, że na koniec powiemy właśnie, że ten podział my i oni. Nie udało się, ale państwo sobie sami puentę do tego programu wymyślą. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Zapraszam za tydzień. www.radiopik.pl